Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Strażacy ugasili pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Struktura i fasada świątyni zostały ocalone. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry. Katedra Notre Dame zaczęła płonąć w poniedziałek chwilę przed godziną 19. Ogień wybuchł nagle, szybko zajmując iglicę, szczyt nawy poprzecznej, a następnie cały dach. Wiatr i ogień cały czas zmieniały kierunek, potem zobaczyliśmy, jak dach się zawala. W akcji gaśniczej brało udział 400 strażaków. Najgorszego udało się uniknąć, choć bitwa nie została jeszcze całkowicie wygrana. Następne kilka godzin będzie trudne, ale dzięki odwadze strażaków fasada i główne wieże nie zawaliły się. Moje myśli kieruję dziś do katolików we Francji i na całym świecie, zwłaszcza podczas tego wielkiego tygodnia. Wiem, jak się czują, jesteśmy z nimi. Słowa wsparcia płyną do Paryża od przywódców całego świata. Nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Nie mogę uwierzyć, że Notre Dame, ikona Francji, została zniszczona przez ogień. Nie mogę w to uwierzyć. Jestem naprawdę smutny. Płakałem i czuję, że cały Paryż płacze, nie tylko ja. Bo to nie tylko ważne miejsce dla katolików, mówi ksiądz infuat Stanisław Jerz z polskiej misji katolickiej we Francji. To jest tragedia dla Paryża i nie tylko Paryża, bo katedra jest najbardziej zwiedzanym miejscem kultu i pamiątką historyczną w Paryżu, nawet przed wieżą Eiffla. I dlatego też katedra, która jest właściwie sercem Paryża, jest duszą Paryża. Świątynia miała prawie 850 lat. Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, nasza wyobraźnia, miejsce, w którym przeżyliśmy wszystkie nasze wielkie chwile, nasze epidemie, nasze wojny, nasze wyzwolenie. To jest epicentrum naszego życia. Wielu komentatorów zauważa, że tak wielka tragedia jednej z najbardziej znanych katedr na świecie ma wymiar symboliczny. To jest pewne ostrzeżenie, myślę, że dla narodu francuskiego. Zresztą we Francji co trzeci dzień jakiś kościół jest bezczeszczony, jest rozpowszechniana tak zwana chrystianofobia i mało się o tym mówi. Prezydent Francji zapowiedział już odbudowę katedry. Odbudujemy tę katedrę razem. Jest ona niewątpliwie częścią francuskiego losu i projektem na nadchodzące lata. Będę zaangażowany w ten projekt. Od jutra uruchomiona zostanie Narodowa Zbiórka Pieniędzy, a poza naszymi granicami będziemy apelować do największych talentów, by przyczynili się do odbudowy. Odbudujemy Notre Dame. Na razie nie są znane oficjalne przyczyny pożaru. Zdaniem strażaków może mieć on związek z pracami renowacyjnymi budowli. Na miejscu oprócz służb ratowniczych pracuje także prokuratura. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy dotyczącym rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Świadczenie ma być przyznawane od lipca. Zgodnie z zapowiedziami rządu, projekt przewiduje, że prawo do świadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Państwo polskie, które na bok odkłada rodziny, to nie jest państwo z sercem, a my budujemy państwo z sercem. Państwo... Państwo dla wszystkich rodzin. Mówił pod koniec marca podczas rodzinnego pikniku w Puławach z okazji trzylecia programu 500+ premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że świadczenie to znacząco podniosło poziom życia polskich rodzin. Ten program taki jest, jest programem partnerskim, coraz bardziej rozwojowym. Programem, od którego nie odejdziemy, programem, którego nie zmienimy. Niektórzy mówią, że go zmienią, zabiorą, utną, potną. My będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci. Autorzy projektu, którym zajmie się dziś rząd, podnoszą, że wobec poprawiającej się na skutek działań rządu sytuacji budżetu państwa oraz istotnie większych wpływów do budżetu, możliwe jest objęcie programem Rodzina 500+ wszystkie dzieci do 18 roku życia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła pod koniec marca, że rząd PiS-u przeznaczył na politykę prorodzinną więcej niż jakikolwiek rząd do tej pory. Według danych z lutego
Od uruchomienia na program Rodzina 500+ przeznaczono prawie 68 miliardów złotych. Objęto nim 3 miliony 600 tysięcy dzieci. To są wydatki, które stawiają nas wśród państw Unii Europejskiej, ale też wśród państw na świecie, wśród tych, którzy mówią, że silna rodzina to fundament silnego, mocnego państwa. Wnioski o świadczenie Rodzina 500+ na pierwsze dziecko na okres od 1 lipca będzie można składać od 1 sierpnia, zaś drogą elektroniczną od 1 lipca. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od lipca. Projekt, którym zajmie się dziś rząd, przewiduje też, że prawo do świadczenia w postaci dodatku będą miały dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Autorzy projektu wskazują, że dodatek ten powinien być przeznaczony na dodatkowe potrzeby dzieci, w szczególności na rozwój zainteresowań. W projekcie zaproponowano również wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Będzie ono wyrównane od dnia narodzin dziecka. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie zmierzą się z matematyką. To pierwszy rocznik, który zdaje ten egzamin po reformie edukacji. To dla ósmoklasistów prawdziwy egzamin dojrzałości. Wczoraj zmierzyli się z językiem polskim. Był Mały Książę, więc to mnie tak zbytnio nie zaskoczyło, bo przeczytałam akurat tę lekturę i napisałam rozprawkę, której tematem było, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. Ten temat się podpasował? Tak, myślę, że tak. Dlaczego? Lubię mojego księcia, moja ulubiona lektura. Dziś przyszedł czas na matematykę. Egzamin odbywa się pomimo strajku nauczycieli. Chcemy po pierwsze pogratulować uczniom pierwszego dnia i podziękować. Podziękować dyrektorom, podziękować nauczycielom, tym nauczycielom, którzy są przy swoich uczniach. Podziękować wolontariuszom, kuratorom i wojewodom. Do egzaminu przystępuje 377 tysięcy uczniów z blisko 13 tysięcy szkół podstawowych. Jutro zmierzą się z językiem obcym. Później swój egzamin dojrzałości zdawać będą maturzyści, chyba że ich plany pokrzyżuje strajk nauczycieli. Jeżeli ten proces się będzie tak rozwijał, jak on funkcjonuje, no to matury są bardzo poważnie zagrożone. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewnia, że matury odbędą się bez zakłóceń. Wszystkie terminy są dotrzymane, matura przebiegnie, mam nadzieję, bez zakłóceń. Maturzyści nie ukrywają jednak swojego przerażenia. Proszą swoich nauczycieli o zawieszenie strajku na czas egzaminów. Tak było między innymi w Szczecinku. Czy pani wie, co z naszymi maturami? No bo jednak jej rady nie będzie. I tak dalej. A my się o te matury nasze boimy, tak? No bo jednak każdy już ma plany, większość z nas ma plany na wakacje. No i chcemy do tych matur dostąpić zgodnie z terminem. Mogłaby pani nam odpowiedzieć na pytanie, co z tymi maturami będzie? Każdy dzień przynosi coś innego, nic wam nie odpowie na to pytanie. Ugodę z rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli podpisała Solidarność. Wciąż nieugięty pozostaje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do wznowienia rozmów ze stroną rządową dojdzie najwcześniej po świętach. Zapraszamy zaraz po świętach. Tak jak obiecałem kilka dni temu, przygotowujemy dzisiaj pewne założenia i przedstawimy je w ciągu 2-3 dni jeszcze przed świętami. Zaraz po świętach zaprosić do okrągłego stołu. Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rząd likwiduje otwarte fundusze emerytalne. Z początkiem przyszłego roku wszystkie zgromadzone w OFE pieniądze trafią na indywidualne konta emerytalne. Będzie można także wybrać ZUS. Obecnie w otwartych funduszach emerytalnych są 162 miliardy złotych. Pieniądze te są umieszczone na kontach 16 milionów ubezpieczonych. OFE będą przekształcone na indywidualne konta emerytalne. To jest zatem najlepsza i najbardziej korzystna ze wszystkich prywatyzacji, jakie się zdarzyły po 1989 roku. Mówi premier Mateusz Morawiecki i podkreśla, że te zmiany nie mają nic wspólnego z zabraniem Polakom kapitału z OFE przez rząd PO-PSL w 2014 roku. Wówczas to rząd dla ratowania sytuacji finansowej państwa przejął część pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. 134 miliardy złotych przekazano do budżetu państwa, a ponad 19 miliardów do Funduszu Rezerwy Demograficznej, przypomina minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Z każdego konta, od każdego uczestnika można powiedzieć, że wyparowało prawie 10 tysięcy złotych.
tyle Polacy wtedy stracili na tej operacji. Część pieniędzy nadal pozostała w OFE. Po przekształceniu otwartych funduszy w indywidualne konta, wysokość kwoty, która trafi na nasz rachunek, zależeć będzie oczywiście od tego, jak długo ktoś pozostawał w OFE. W przypadku osób, które w funduszach uczestniczyły najdłużej, może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych. Za przekształcenie OFE w IKE trzeba będzie jednak zapłacić aż 15% od zgromadzonych środków. Opłata przekształceniowa dlatego, żeby była zachowana pewna sprawiedliwość, bo jeżeli są wypłacane środki przez ZUS, dzisiejsze emerytury, to one są obciążone normalnie według skali podatkowej 18-procentowym podatkiem, a dla niektórych emerytów 32-procentowym podatkiem. A więc tutaj emeryci by płacili ten podatek, a w przypadku, gdyby nie doszło do takiej opłaty przekształceniowej, to te środki byłyby uprzywilejowane nadmiernie w stosunku do tamtych środków. Będzie jednak można wybrać ZUS i wówczas opłata przekształceniowa nie będzie pobierana. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przekonuje, że w nowych rozwiązaniach osoby pracujące będą miały wybór, gdzie ulokować swoje składki emerytalne. Czy chcemy, żeby 100% tych środków mogą trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a precyzyjniej do FUS-u, czy chcemy na odrębnych kontach, indywidualnych kontach emerytalnych, czy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W efekcie wprowadzonych zmian nowy system emerytalny będzie zbudowany w oparciu o ZUS, indywidualne konta emerytalne oraz pracownicze plany kapitałowe. Prezes ZUS Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że przyszłe emerytury powinny być wypłacane z różnych źródeł. Trzeba szukać rozwiązań, aby emerytura w przyszłości pochodziła z różnych źródeł, zarządzanych także przez różne instytucje. Pieniądze, które trafią na indywidualne konta emerytalne, będą prywatnymi pieniędzmi. Będzie je można wypłacić jednorazowo po przejściu na emeryturę lub w ratach bez podatku. Środki te będą dziedziczone. Kończymy poranne wydanie informacji dnia. Na kolejne zapraszam Państwa serdecznie o godzinie 10. Pięknego wtorku życzę i do zobaczenia.